Cześć kochani, na dzisiejszej lekcji to takiej pierwszej, którą wprowadzam i to jest taki zestaw ćwiczeń, który po prostu będziemy robić bezwzględnie. A co ja nazywam pod pojęciem bezwzględnie, czyli po prostu bezwzględnie to będzie tak, że bezwzględnie będziecie oglądali te filmy. Faktycznie chcę zacząć wdrażać, czy ewentualnie rozwiązać jakieś problemy, które typu, nie wiem, oj, tam chcę się nauczyć grać, bo tam coś tam, prawda, albo tam, nie wiem, chciałbym lepiej coś tam zrobić, albo nie umiem szybkości, albo nie umiem czegoś, to po prostu tutaj ten zestaw ćwiczeń, czyli ja to, jak to nazwę, trening codzienny, powiedzmy, o tak, to taka ta seria filmików, to będzie właśnie poruszone, to będą tematy, które powtarzacie za mną, czyli nawet niekoniecznie musi być metronom. Chodzi o same pewne czynności, które po prostu muszą być poruszane, muszą być robione w pewien konkretny sposób. Oczywiście każdy ma jakiś swój sposób i część powie, ja kurna będę się bawił tak jak robię i koniec, prawda? To oczywiście, że są ludzie, którzy mają jakieś swoje utarte schematy. Ale dobra, zacznijmy od początku. Ja tu wam proszę kochani, zaraz depnę coś. Tak więc zacznijmy na przesterze i skupmy się na tym. Powtarzajcie za mną. W ogóle na tej dzisiejszej lekcji skupimy się na operowaniu piórkiem. Na pewno mnóstwo lekcji było, albo nie było, albo wszystko jedno. Chodzi o to, że powtarzajcie za mną. Operujemy piórkiem, piureczkiem. Oczywiście pióreczko wystaje, dzióbeczek taki jest, z paluszku wystaje dziubeczek, niewiele wystaje. Naprzemienne kostkowanie jest tutaj bezwzględne, ale na ten temat na pewno już tam miałem sporo filmów różnych, jakichś szczegółowych, jak ułożyć rękę, prawda, jak kombinować. Tutaj się skupimy teraz już na konkretnych, praktycznych rzeczach, które trzeba będzie już wdrażać jako taki program codziennych ćwiczeń, czyli po prostu bierzemy gitarę do ręki i po prostu gramy to. Po prostu gramy, ciśniemy i jedziemy, powtarzamy za mną. Tak więc zapraszam do działania. Skupcie się teraz na tym, na tym sposobie uderzania strun. Spróbuję na razie na pustych strunach. Liczba uderzeń, od jakich będziemy wychodzić, to są cztery sztuki, cztery uderzenia. Czyli w dół, w górę, prawda? Czyli mamy cztery uderzenia. Raz, dwa, raz, dwa. I teraz, uwaga, ciśnijcie razem ze mną. Zaczynamy od najcieńszej struny i przechodzimy do najgrubszej, puste, czyli zera. Właśnie, tu zaczynają się pojawiać pewne różnego rodzaju komplikacje. Choćby pierwsza komplikacja w stylu, jak przechodzę od najcieńszej do najgrubszej struny, to jak później z powrotem wracam do najcieńszej, to jest pewnego rodzaju pauza. Oczywiście ja tutaj robiłem specjalnie chwilowo pauzę. Prawda? Przechodziłem. Wy na razie też spróbujcie w ten sposób zrobić, że przechodzimy i później z powrotem od najcieńszej. Za chwileczkę spróbujemy zrobić takim w jednym ciągu takim dźwiękowym, kochani, ale druga sprawa jest jeszcze tego rodzaju, że jak gramy tutaj na przesterze, no to oczywiście palm muting, czyli tutaj tłumienie nad garsteczkiem ukochanym. To no, niektórzy mogą powiedzieć, no jak gramy tutaj, prawda, takie rzeczy podstawowe, jak gramy na przesterze. Ale prawda jest taka, że na przesterze zupełnie inaczej się gra niż na klinie, prawda? Jeśli bym sobie spróbował zagrać te pozostałe struny, one właściwie tak to brzmi, tak naprawdę, nie?
jeśli nie ma włączonego przesteru. A my zwykle, tu, znaczy no zwykle, niezwykle, no, no tutaj spróbujemy się właśnie zabrać za takie rzeczy, które już od strony takiej bardziej, prawda, przesterowane. Aczkolwiek, no wiadomo, też jakieś na klinie też będziemy się bawić, ale dobra, skupiamy się na razie na tym, że gramy na przesterze, czyli teraz musimy tutaj cały czas operować tym nadgarstkiem. Kupa pewnie lekcji była odnośnie tłumienia nadgarstkiem, je pewnie tam w linku poniżej wrzucę. Tak więc spróbujcie teraz powtarzać za mną, zrobimy sobie troszeczkę wolniej, natomiast będzie jeden ciąg nieprzerwany. Cały czas gramy zera. Teraz czajcie, prawda? Jest jeden ciąg, czyli jeśli podłączymy teraz do tego metronom perkusistę, prawda, kto będzie grał. Czyli jest ciąg dźwięków. I z takiego założenia wychodzimy. Ma być ciąg dźwięków, które są bez żadnych pauz. No bo jak gramy utwór, to przecież nie gramy coś, prawda? Chyba, że to jest zaplanowane w utworze, ale my robimy tak, że gramy, rżniemy po prostu ostro jeden za drugim. No i teraz tutaj kolejne ćwiczenie to byłoby takie już, że gramy dźwięki na poszczególnych progach. No na pustych strunach, no, aby każdy prawda, zagra, na figlec model sobie prawda, zakombinuje. Teraz gramy na przesterze na pierwszym progu, czyli po prostu, no patrzcie jak gram i powtarzajcie za mną. Też po cztery uderzenia. Czasem grałem, jak widzieliście, czasem grałem tak, że zmieniałem palec, tak jechałem po kolei każdym palcem, a czasem trzymałem tak. Z kolei jak robię tak, czyli poprzeczkę tą barra, którą robi się w akordach, nie tylko akordach, ale na przesterze także, to wtedy nie do końca wytłumiam, prawda, tych pozostałych dźwięków. Chyba, że zacznę go podnosić, czyli jakby modyfikować ułożenie tego palca. Ale na razie skupmy się na tym, żeby po prostu nawet przełożyć ten palec, czyli coś takiego, prawda? I teraz obserwujcie mnie i zagrajcie ze mną. To spróbujmy zrobić, czy to być takie docelowe ćwiczenie, które gramy w jakiś konkretny dzień, powiedzmy, no nie wiem, pierwszy dzień każdego tygodnia. No załóżmy, żeby oczywiście tak się wykupią, ale żeby to było, im ktoś więcej ma czasu, tym może bardziej się skupić na takich ćwiczeniach. Grajcie za mną i zobaczycie, o co mi chodzi, jak przejdę całość, więc nie wyłączajcie odbiorników, ziomeczki, ok? No i teraz widzicie, o co mi chodziło. Jedziemy od progu pierwszego na gryfie do 12. Z tym, że oczywiście to można rozwinąć dalej. Ja mam 24 progi, więc mogę to spróbować zagrać powiedzmy do oporu. Ale chodzi o
sam jakby harmonogram tego grania, prawda? Czyli nie gramy na przykład ty, 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 prawda? Tutaj na pierwszym progu, dobra, ja już odwaliłem swoje, tylko po prostu jedziemy. I to najlepiej byłoby tak, że po prostu nawet, nie wiem, jak nie bardzo wiecie, powiedzmy, co ćwiczyć na gitarce, możecie włączyć filmik i aha, dobra, to jest to ćwiczenie numer jeden, codzienny trening, prawda? I sobie po prostu jedziemy w ten sposób, czyli taki jakby schemat, hasz numer jeden, prawda? Czyli po prostu schemat numer jeden, których jest oczywiście cała masa i tutaj właściwie ja postaram się wam zamieszczać takie, które najistotniejsze są, powiedzmy, najciekawsze też do grania, aczkolwiek są też takie elementy, które no chociażby to ćwiczenie nie jest jakieś super, prawda, kozackie, że, prawda, ale jesteśmy mistrze, tylko po prostu no gramy tak jak pisałem w książce i tak ja też kieruję się tym motem. Kropla drąży skałę, czyli po prostu takie ćwiczenia, które są trochę nudnawe, troszeczkę takie właśnie o takie kapanie, o takie pojedyncze umiejętność, którą nabywam, prawda? Pojedyncze jakieś ty, tylko jednym palcem cisnę. Ale właśnie to jest tak, że wtedy wyrabiamy sobie ten nawyk, chociażby po pierwsze nawyk tego, że jedziemy dźwięki po kolei, nie robimy żadnych pauz, jedziemy cały czas ty, prawda? Czyli cały czas są te dźwięki. Oczywiście ja grałem w wolnym dosyć tempie, ale wy postarajcie się oczywiście zwiększać. No, zapewne ja też zrobię jakiś kolejny filmik, gdzie będzie szybciej to grane. No nie wiem, czy to jest sens, żeby robić następny film, gdzie gram to, prawda, o 10 uderzeń na minutę szybciej, ale myślę, że czajcie, o co mi chodzi, żeby te ćwiczenia nie były takimi, po prostu nie wiem, sobie siądę, pogram raz w miesiącu, raz w roku sobie zagram coś takiego, tylko po prostu to robię systematycznie. Im szybciej to zagram poprawnie, tym więcej ćwiczeń, prawda, mam powiedzmy pół godziny. Im szybciej zagram jakieś ćwiczenie, to wtedy się ten czas na dane ćwiczenie skróci. No jeśli gram je przez pół godziny, to oczywiście pół godziny nam zajmie, nie? Ale im będę szybciej grać i poprawnie, to wtedy będę mieć więcej czasu na inne rzeczy, które mamy. Także dobra, dzięki za oglądanie, na razisko, do zobaczyska w następnych filmach.